Jest to, bo ta Przemek gra Fallouta Shelter. Kulka leży. Chyba zaczął grać. Zaczął grać? No, on jeszcze ma czas, bo on dopiero później wyjdzie. Dobra, na rapa. On dopiero wyjdzie z domu, a ja wychodzę już teraz. Dlaczego? Trzask. Zaraz powiem dlaczego. A no, otóż. Wychodzę w sobota wieczór. Południe w sumie 17. Bo umówiliśmy się z Hanią i z Pawłem na gada do mnie nawigację, nie? Na to, że spędzimy u nich wieczór, bo jest są walki KSW, więc chłopaki będą patrzeć, by z Hanią pewnie troszkę mniej. Mam busy mokre, bo nie szkodzi. Zanim dojdę, to mnie wyschną. Ostatnio ktoś mi napisał z was, któraś z was mi napisała, co ja robię, że mi te włosy tak szybko rosną. W czerwcu ścinałam, no dość sporo ścinałam, a właściwie Gosia mi ścinała od Kryszczyna Luba. I znowu takie długie, a no nic nie robię, no. Skręć w prawo, cicho. I to w sumie jest chłodno, ale wziąłam sobie plecak. W plecaku mam tam jakiś taki a la bolerko. Co robię? No nic nie robię z tymi włosami, no. Z włosami nic nie robię, odżywiam się tak, się odżywiałam, tylko że po prostu zrezygnowałam ostatnio z węglowodanów, z pieczywa, staram się o 15, maksymalnie 14 kończyć jeść, bo paznokcie sobie zrobiłam, ale są takie paznokcie robocze, bo bardzo mocno wygryzłam sobie. Paznokcie w tej obydwuchnej dłoni, ale prawa wygląda trochę lepiej. Troszkę tylko lepiej, ale wygląda lepiej mimo wszystko. To są paznokcie robocze, żebym mogła jakoś w miarę funkcjonować. Miałam już kurde włosy. To właśnie dlatego nie lubię błyszczyków ani takich pomadek. Jakby to nazwać, co zrobił, takich lepkich, nie, bo mi się włosy zawsze do tego lepią. Lubię też, ktoś mnie poprawił, że się powinno wymawiać rare, no to lubię te rare. Pomadki, bo są takie suche, nie lepi się nic do nich. W każdym razie, no, cisnę, muszę przejść. Teraz wam pokażę. Pan słońce. Gdzie mi się to teraz włączy? 54 minuty. 54 minuty. 54 minuty przede mną. Więc no, kawalątko mam. Do pani Pawła. Ej, nie wziąłam sobie żadnej gumki. Jak mi włosy wyschną, to będą mi się puszyć. To szkoda. No Hania mi pewnie jakąś pożyczy. Mam milion gumek w domu i żadne sobie nie wzięłam, nie? No, to cisnę. Nie zmontowałam wczoraj vloga. W piątek wam vlog nie wleciał, bo miałam awarię komputera, of course. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby wszystko przygotować tak, żeby móc na komputerze montować vlogi. Ale niestety komputer, pojawiła się niebieska plansza. Plansza nie działa, a poświęciłam na to wszystko tak dużo czasu, że już mi brakło czasu na montaż vloga, więc się wkurzałam, po prostu walczyłam z tym komputerem. A dzisiaj też nie zmontuję vloga, no bo rano sprzątałam, prałam, gotowałam obiad. Wiecie, takie sobotnie rzeczy. Jak mnie znacie, to wiecie, tutaj sobota. Więc no też nie zmontowałam vloga, a teraz idę do ziomków. Więc no tam też nie będę montować. Chociaż miałam takie myśli wziąć ten większy plecak i tam montować, ale sobie myślałam, no idziesz w gości, sobie siedzieć przy kompie, tam, no nie. No idziesz dla ludzi porozmawiać.
spędzić czas na luzie z kimś, a nie wlepionym w komputer być. No więc jutro postaram się namontować tych vlogów chociaż ze 2-3 na zapas, żeby już nie mieć takiego przestoju, bo potem wiecie, materiały leżą, wideo, a vlogi nie wpadają. Dobra, widzicie coś ciekawego, to odpalę kamerę. Na razie się wyłączam, bo chcę przyspieszyć tempo. A jak przyspieszę tempo, to będę harczeć, dyszeć. Więc no, to nie będzie przyjemne dla waszych uszu. Właśnie widzę, że mam uwalone okulary, super. To widzimy się albo już u ziomków, albo po drodze, może coś fajnego znajdę, to ponagrywam. A tymczasem, bo tym razem lecę. Zostało mi jeszcze niewiele. Przede mną są już te bloki, których mieszka Hania Krawy, znaczy blok jeden. Widzę już je z daleka. Tamte w tle, to ten z lewej albo ten z prawej, chyba ten z prawej. I teraz tutaj muszę uważać, nie mogę się pomylić. Muszę zerknąć sobie w GPS-a, bo się ostatnio z Przemkiem tu pomyliliśmy. Jakoś dziwnie żeśmy szli. Więc tak. Muszę tu zejść na dół chyba. Tak, muszę zejść na dół, na tę główną. Widzieliście, zrobiłam wam taki pokaz. Oj, no zmienia się kamera. Zrobiłam wam taki pokaz, jak tutaj ludzie mieszkają. Tak jakby na obrzeżach. Tam jest taki, tam jest park. Tak jakby na... Czekaj. Na obrzeżach miasta. Jakoś dziwnie. To jest taki duży park, tam można z psami chodzić sobie, bo są tam takie zamknięte dla piesków przestrzenie. W ogóle cały park, jak się przyjrzycie, jest takimi drutami ogrodzony, więc jest tam, myślę, że w miarę bezpiecznie. I no cisnę. Jeżdżą. 3,5 kilometra przeszło. No dobra, niecałe 3,5, bo jeszcze nie doszłam. Ale jestem z ciebie dumna pieszo. Jak na mnie, to spoko. I żyję. I to przeżyłam, nie? Kupiłam sobie Powerade, mam cały język niebieski. Ziomki już coś piszą, widzę. Ania wysłała zdjęcie, jak Paweł czeka. Sobie miejsce zrobił. Gdzie siedzi? I czeka na nas. Jakieś tam te rolsy. Rolsy Hania zrobiła. Ja tak czekałam przed windą i babka mi weszła. Przemek napisał. Dobra, już tutaj nie potrzebuję GPS-a, bo już widzę te bloki. Jedyne co teraz, to mogę pomylić numer bloku. Albo klatkę po prostu. Ostatnio jakoś stamtąd żeśmy wychodzili. Przez tą dużą górkę, żeśmy musieli zeszliśmy? Ja nie wiem, jakbyśmy to szli. Albo pójdę tamtędy, bo tam były fajne. To trochę było naokoło, ale nie, chyba nie mogę tam iść, bo i tak bym musiała się wrócić. Dobra, cisnę. Nie będę już kombinować. Ja tam, chyba jakbyśmy wtedy tamtędy szli, to po prostu żeśmy tak musieli kółko zrobić. No jest pochmurnie. Troszkę, znaczy nad nami nie ma chmur, ale tam skąd słońce pada, są chmury, więc przez to jest tak ciemniej. No, jest jeden blok przede mną. Oni tak wysoko mieszkają, 9 piętro. Ale to nie jest ten z lewej blok, znaczy ten blok, tylko... Jezu, jakie dyszenie. Ten tutaj, ten z prawej, tylko jak tam wejść? To są jakieś schodki. O kurde.
Nie ma schodków, zamknięte, brama. Czekaj, to jest ten blok. Więc albo tam muszę iść, chyba że jakoś tędy. Ach, już pamiętam. Myśmy z Przemkiem właśnie tutaj wyszliśmy. Tutaj wyszliśmy i nie wiedzieliśmy, gdzie iść dalej. O, stąd żeśmy wyszli. A czy tu idzie iść? Ryzykować czy nie? Nie wiem, kurde, jak to komuś do chaty wejdę. Nie, dobra, nie ryzykuję, bo mogę tam komuś, widzicie, z tymi schodami, mogę komuś do chaty się wbić. Oni tu mają tak dziwnie te ogródki, że po prostu, no, lepiej nie ryzykować. Czy tu jakieś boisko było? Dobra, wracam się. No i spóźnię się jeszcze bardziej niż planowałam. Znaczy miałam w planach, wiedziałam, że się trochę spóźnię, bo za późno wyszłam. Ale nie wiedziałam, że się aż tak spóźnię, bo tu widzicie łażę, szukam miejsca, znaczy miejsca drogi. Ale pięknie już te wzgórza widać. Ja nagram te wzgórza z tego 9 piętra. A teraz sobie będę oczami własnymi podziwiać. Tam już widzę ocean. Wy tego nie widzicie, bo ja muszę ostrość ustawić, znaczy jasność ustawić na oceanie. Na razie ja widzę ocean, a dla was to jest jasna, biała plama. Po prostu tak ten pocket widzi te dalsze miejsca. Trzymam pieska piszczącego. Ciekawe, czy Przemek już dojechał. Zastanawia mnie to, bo dzwonił do mnie, czy... Nagrywa mnie to w ogóle? Dobra. Dzwonił do mnie, czy przyjechać po mnie, nie? Proszę cię. Proszę cię. Też ty donda. Mam dwie nogi. Zdrowo w miarę. Znaczy jedna prawie. To idę. No i doszłam. Znaczy, tfu, jeszcze się wypluję, bo... Chciałbym przejść na drugą stronę, nie? Ale mam zielony, to sobie chyba skorzystam. A skorzystam sobie. Bulwar tu jest obok. Jaki słodki piesek. No dobra, to jest ten blok tu. On taki jest, o Jezusiczku, wielki, nie? Się wydaje. Tam gdzieś będzie okno Pawła albo Hani. O kurde! Przemka widzę! O kurde, Przemka widzę tam. Przemka widzę normalnie. I Hanie, ej! Jo, cię kręca! Wołaj, on coś do mnie. Ida! No cię kręca. Jezu, tak... Wiecie... Z dupy za przeproszeniem zaczęłam nagrywać. Mówię, o, tam gdzieś są odliwy okna. Nie dość, że trafiłam, że to są odliwy okna. To jeszcze się dzieli w tych oknach, no. Edyta, tyś jest. Widzicie, jaki ten róg jest wielki. O Jezusiczku, nie? Konkret. Teraz muszę wjechać na 9 piętro. Bo jeszcze jedne schody. Tutaj mają sklep, zobaczcie, znaczy nie sklep, tylko miejsce, gdzie mogą coś zjeść. Hania z Pawłem tak na szybko jakieś, wiecie. Ładnie tu jest. Ładnie tu jest, jeszcze tam zerknę troszkę. Ja to muszę za wszystko pozaglądać. Dobra, nic ciekawego. Wchodzę. Nie wiem. Jezus, tutaj Edyta. Te klify. Nie, to naciskałam. Dziewiąte, to się chyba zamknie, no. Tak jest. Subiendo. Subiendo, czyli wznoszenie się. Człowiek trochę się poprawię. Bo jestem tak średnio wyschnął, bo nie był wiatr za bardzo. Dobra, mały byt. Kurde, długo, dopiero 7.
Jarona, u nas to tylko pyk pyk, nie? I... Piso, nueve. Piso, nueve. Ej, teraz nie pamiętam, które to były drzwi. O. Jakie światło. Uff. Dobrze, że mi otworzyła, bo nie byłam pewna, nie? Ale koniec końców... O, siema Paweł. Muszę sobie ponagrywać. Pięknie. Zaraz sobie widoczki ponagrywam. Nie wyrażam zgody na publikowanie mojego audio. A na pewno. Ktoś tu je, a miał nie jeść. Pierwsze co to się pewnie dało. Z okna, ale nie wiem, czy bym miał głos. Słyszałam coś. Szybko, bo Przemek ci wpuścił. A Przemek mówił, że nie jest. Bo ja zrobiłam tak mało, bo powiedziałaś, że ja będę... Przemek, 11 punktów otrzymałem. Że ja będę mogła jeszcze... Przemka nie wliczyłaś pewnie, nie? Ja niebieski język mam, bo parę rajda piłam. Tu sobie go na razie położę. Mam po jednym takim cyklu. Jaki ładny! No super! To jest piwo, które panu ci wybrał, bo to było jedyne bez glutenu. Gluten free? Steinburg? Nie, w życiu. No to, a trochę mocne jest nawet. Normalne 5-4. Chyba nie? Co? Drinka? Oboje? Tak. Przemek będzie pił drinka? A mamy tylko jedną kolę. To ja mogłam kupić, ja jeszcze mam parę rajda jak coś. I... Ale się cię wkurzyło. A wodę pije Przemek. Minus 11 punktów mam. Minus 11, dlaczego? O, jakie kureczki ładne! Ja mam minusy wybrane, że tam. Dlaczegoż to? O kurde. Dlaczegoż to? Bo miałaś włączoną pralkę i suszarkę jednocześnie, a ja chcę drzewoły. Patrz na to, nie? Patrz na to. Minus 11 punktów. No. Ja na szyi przykręcić. Ale dobra. Tepis? Co to było? Co to było? To jest dobre. To jest. A to? Co to za chlebek? Obstawiasz? Pierwszy ten jest. Obstawiasz? Pawlo, postawisz mi z arkuszu? Ale dobre. O kurde, ale dobre. Nie wiem, co walczy. Tego se skosztuj. To jest słodkie? Nie. No ale to popołknę. Ale tak, gadałem z Pawłem i z Hanem, nie? Na miesiąc zamieniamy się mieszkaniami. A no, pewnie. Co chciałam? Pijesz ten cydr najpierw? Dobra, rozbieram się. Jeszcze se nagram, tak, póki jest widno. Tak, oni mają dzienny widok. To są jakieś migdały. Prażone chyba, ale są w jakiejś posypce. Są jakieś posypce. Czemu jakieś grosze? To jest tak dobra. Nie. O, to jak Hania zrobi, to nawet jakbym by nie była głodna, to to zjem. Bo to jest tak smaczne, nie? Ja jestem zero asertywny. Jestem najgorszy. Bo żeś to zobaczył, bo żeś to zobaczył. No, norma. Ale dobrze, nie? Hania. Prawda? Dobry? Ja też te rolsy, nie? Ale jak ty je zrobisz, to... Jaki fajny lód! Gdzie takie kupiliście te okrągłe? O kurde, nie pamiętam, ale chyba kluczyk gdzieś na ofercie. Super wygląda! No, najlepszy jest, bo jest elastyczny. A, w workach. Nie. W silikonie. A, okej. Okay. Dobra, koniec. Nagrywania. Ej, już wiem czemu to teraz chłodno, bo was tutaj nie ciągnie od tych kafelek. Nie, prawie na laczki. Ja? Ja jeszcze jestem duża na to. To jest gruszkowy? To jest gruszkowy? Nie.
Świeżym puszką pachnie. Daj też kurwa. Szklana jest. Co? Szklana jest pod kurwą. O kurde! No korek! Takiego jeszcze nie piłam. Dobra, już ci razy miałam kończyć nagrywanie. Ile? Euro 70 taka flaszka! Ile to ma procent? Nie wiem. Ze 4 będzie miało. Ale fajne. 6,5. 6,5? Euro 70?